infopodkarpacie.pl. Czcigodne siostry zgromadzenia Służebnicze Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, czcigodni ojcowie jezuici Stowarzystwa Jezusowego, szanowni państwo zgromadzeni tutaj na sali, czcigodni goście. Celem dzisiejszego spotkania w tak zacnym gronie jest celebracja 200-letniej rocznicy przybycia ojców jezuitów do Starej Wsi. Ich wkład w rozwój oświaty na tutejszym terenie. Mówiąc o historii szkoły w Starej Wsi, należy sięgnąć myślą do okresów zaborów, kiedy to od 1772 roku ziemia brzozowska znalazła się pod zaborem austriackim, czyli w Galicji. W 1851 roku podjęto pierwsze próby nauczania, a w 1853 jezuita ksiądz Franciszek Obrąbalski zorganizował jednoklasową szkołę parafialną. W 1903 roku przy pomocy proboszcza księdza Michała Jakubińskiego zakupiono u biskupstwa przemyskiego 1,5 morga ziemi pod budową nowej szkoły. W roku 1911 kamień węgielny poświęcił proboszcz parafii ksiądz Apoloniusz Krupa, jezuita. Szkoła otrzymała zaszczytne miano Najświętszego Serca Pana Jezusa właśnie w 1911 roku. W zawierusze wojennej lat 1914-1918 budynek szkoły zajęli okupanci, przeznaczając go między innymi na szpital, koszary i pocztę. Pomimo działań wojennych od września 1915 roku kontynuowano naukę szkolną. Pod koniec października 1918 roku na terenie szkoły odbyła się patriotyczno-religijna akademia z okazji zakończenia wojny. Społeczeństwo ufundowało pomnik wdzięczności dla tych, którzy walczyli o niepodległość. I w 1938 roku jezuita ksiądz proboszcz Jan Kopeć dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tego pomnika. W okresie międzywojennym szkolnictwo rozwijało się bardzo dynamicznie. Politykę nazistów wobec polskiego szkolnictwa po wybuchu II wojny światowej dobitnie ilustruje instrukcja Himmlera, komisarza Rzeszy do spraw umocnienia niemieckości. Tutaj zacytuję takie dwa zdania. Zadaniem szkoły powszechnej jest uczenie prostego liczenia, najwyżej do 500, pisania nazwiska, wszczepiania zasady, że nakazem Bożym jest posłuszeństwo wobec Niemców, uczciwość i pilność oraz uprzejmość. Nie uważam konieczności czytania za konieczne. Pomimo zakazu, według okupacyjnych władz, nauczanie rozpoczęto już zimą 1940 roku. A w listopadzie 1939 z inicjatywy jezuity księdza Stefana Welda powstał w klasztorze ojców jezuitów w Starej Wsi ośrodek tajnego nauczania pod nazwą Stara Wieś pod Brzozowem. Proszę państwa, tyle tytułem takiego wstępu o historii. Dokładnie historię naszej szkoły mamy opisaną dzięki takiemu projektowi edukacyjnemu, który w 2017 roku był realizowany i można znaleźć ten materiał na stronie internetowej szkoły. Zapraszam państwa teraz do wysłuchania dwóch referatów. Pan Stanisław Chrobak i pan Zbigniew Sobota przedstawią państwu dzieje współpracy ojców jezuitów ze szkołą oraz temat tajnego nauczania. Przybliżą państwu temat tajnego nauczania. Oto
Oddaję właśnie teraz głos panu Zbyszkowi. Pamięć o ludziach, zwłaszcza o tych, których postawa i praca zapisała się w historii naszych lokalnych społeczności, jest naszym podstawowym obowiązkiem. Taką osobą jest ksiądz Stefan Weidel, którego postać związana jest z naszą szkołą, a jego działalność, zwłaszcza w okresie okupacji, jest wzorem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. I chciałbym w tym krótkim referacie pokrótce przypomnieć tę historię tajnego nauczania, która pewnie jest wszystkim znana, ale myślę, że warto do tej historii po prostu wracać. No, coś mi tu nie działa. Nie rozbrzmiały w polskich szkołach dzwonki pozamiające rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale cały kraj obiegła mrożąca krwiopijących informacja o wybuchu wojny. Agresja wojsk niemieckich na Polskę rozpoczęła trwający ponad 5 lat koszmar. Przywódca III Rzeszy Niemieckiej Adolf Hitler nie ukrywał swych zamiarów, formułując na długo przed rozpoczęciem wojny plan hegemonii germańskiej nad ziemiami słowiańskimi. W sierpniu 1939 roku na odprawie dowódców wojsk niemieckich Hitler wypowiedział takie słowa. Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Nasza siła leży w naszej szybkości i brutalności. Dlatego wysyłam na wschód moje Totenkopf-Standarte z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka. Polska zostanie wyludniona i skolonizowana przez Niemców. Niemiecka machina wojenna szybko posuwała się na wschód, zajmując kolejne polskie miasta, miasteczka i wsie. Już 10 września cały powiat brzozowski znalazł się pod okupacją niemiecką. Wkraczające oddziały III Rzeszy Niemieckiej na opanowanych terenach ustanawiały swoją władzę, likwidując polską administrację, a także wszelkie instytucje kulturalne i oświatowe. 12 października 1939 roku polskich ziem okupowanych utworzono Generalne Gubernatorstwo z siedzibą w Krakowie. Gubernatorem posiadającym pełnię władzy cywilnej został mianowany Hans Frank. W myśl rozporządzeń Hansa Franka dotyczących podziału administracyjnego Brzozów znalazł się w obrębie powiatu sanockiego. Władze niemieckie dążyły do unicestwienia polskiej świadomości narodowej, dlatego już od samego początku działalność okupantów była nastawiona na likwidację polskiej kultury i oświaty. W myśl doktryny rasowej ludność słowiańska miała być przekształcona w pół niewolników służących rasie panów w charakterze siły roboczej. Martin Bormann w swoich tajnych notatkach ze spotkania z Hitlerem, w których uczestniczył także Hans Frank, pisał: Generalne gubernatorstwo jest naszym rezerwuarem siły roboczej do prostych prac, cegielnie, budowa dróg i tym podobne. Führer musi podkreślić jeszcze raz, że dla Polaków może być tylko jeden pan i jest nim Niemiec. Dwóch panów obok siebie nie może być i nie ma na to zgody. Dlatego wszyscy przedstawiciele polskiej inteligencji mają zostać zabici. To brzmi twardo, ale tak jest prawo życia. Po zakończeniu działań wojennych Niemcy przystąpili do eksterminacji polskiej inteligencji, realizując wcześniej ustalony plan. Przykładem może być tutaj akcja pod kryptonimem Intelligence Action. Działania te przeprowadzone zostały w różnych okresach i przybierały różnorodne formy, ale ich głównym celem była fizyczna likwidacja polskiej inteligencji. W czasie okupacji Polska straciła 39% lekarzy, 33% nauczycieli, 30% naukowców, 28% księży, 26% adwokatów. Nigdzie indziej w okupowanej Europie likwidacja elit nie była tak drastyczna. Najbardziej jaskrawymi przykładami tej zbrodniczej działalności to przeprowadzona w Krakowie w listopadzie 1939 roku akcja Sonderaktion Krakau, w wyniku której aresztowano i wysłano do obozów koncentracyjnych 184 profesorów krakowskich wyższych uczelni,
a także mord profesora Bąbowskich przeprowadzony w lipcu 1941 roku. 31 października 1939 zostało wydane rozporządzenie dotyczące szkolnictwa w Generalnej Guberni. Rozporządzenie to dopuszczało otwarcie tylko szkół powszechnych i zawodowych. Nauka w innych typach szkół została zabroniona. Zorganizowanie nauki napotykało jednak na wiele trudności, które wynikały m.in. z faktu, że budynki szkolne niejednokrotnie zostały zajęte przez Wehrmacht lub były wykorzystywane przez okupantów, na przykład jako magazyny, a wyposażenie, pomoce naukowe i podręczniki szkolne zostały w wielu przypadkach celowo zniszczone. W myśl powyższego rozporządzenia w powiecie brzozowskim zaczęto uruchamiać szkoły powszechne. Jako pierwsze zostały otwarte szkoły w Domarazu, Brzozowie, Malinówce, Przysiednicy. W Starej Wsi szkołę uruchomiono dopiero zimą 1940 roku. Powodem opóźnienia był fakt, że po opuszczeniu szkoły przez stacjonujący w niej oddział Wehrmachtu budynek szkolny zamieniono na magazyn zbożowy. Początkowo nauka w szkołach, które mimo wszystko udało się uruchomić, odbywała się w oparciu o przedwojenne programy i podręczniki szkolne. Po utworzeniu w styczniu 1940 roku Kreisschulamtu w Sanoku, mającego sprawować nadzór nad oświatą w powiecie sanockim, sytuacja zmieniła się diametralnie. Ustanowione w Generalnej Guberni prawo oświatowe zaczęto wprowadzać stałą stanowczością. Na mocy wydanego rozporządzenia zabroniono nauki historii, literatury polskiej, geografii i gimnastyki oraz ograniczono nauczanie przyrody. Ograniczono również nauczanie religii. Zarządzono także konfiskatę podręczników szkolnych, bibliotek i pomocy naukowych. Kolejnym krokiem okupantów mającym na celu utrudnienie kształcenia polskich dzieci było ograniczenie etatów nauczycielskich, a także przenoszenie nauczycieli pomiędzy różnymi szkołami. W marcu 1940 roku okupant utworzył Wydział Nauki, Wychowania i Wykształcenia Ludowego przy Urzędzie Generalnego Gubernatorstwa. Miał to na celu całkowitą kontrolę nad polskim szkolnictwem, które już i tak zostało ograniczone do minimum. Wydział Wychowania i Wykształcenia Ludowego wydawał ilustrowany miesięcznik STER, który zastąpił podręczniki szkolne do nauki języka polskiego. W zaistniałej sytuacji środowiska oświatowe chcące przeciwstawić się eksterminacyjnej polityce okupanta w stosunku do polskiej oświaty zaczęły tworzyć tajne stowarzyszenia. W październiku 1939 roku przedwojenni działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego założyli tajną organizację nauczycielską. Organizacja ta w grudniu 1939 razem z kilkoma innymi tajnymi organizacjami oświatowymi utworzyła Międzystowarzyszeniową Komisję Porozumiewawczą Organizacji Stowarzyszeń Nauczycielstwa. Kolejną tajną organizacją, której celem była walka o polską oświatę na terenie okupowanej Polski, była Komisja Oświecenia Publicznego, powstała z inicjatywy Komendy Służby Zwycięstwu Polsce. Z kolei w Poznaniu w oparciu o podziemną organizację Ojczyzna powstało Biuro Oświatowe Szkolne Ziem Zachodnich. Podstawowym zadaniem tych ośrodków była organizacja tajnego nauczania, a także pomoc dla nauczycieli. Organizacje te przystąpiły do tworzenia swoich struktur terenowych. Z uwagi na fakt, że tajna działalność oświatowa była bardzo rozproszona, jesienią 1940 roku powstał Departament Oświaty i Kultury Delegatury Rządu Emigracyjnego na kraju. Celem tego tajnego ministerstwa było zjednoczenie działających w konspiracji organizacji oświatowych, koordynacja ich działania i przejęcie władzy nad terenowymi ośrodkami tajnego nauczania działającymi na terenie okupowanej Polski. W związku z powyższym w Krakowie została powołana Okręgowa Komisja Oświaty i Kultury jako wojewódzka agenda Departamentu Oświaty i Kultury, która obejmowała swoim zasięgiem obszar dystryktu krakowskiego. Powiat brzozowski został podporządkowany kierownictwu krakowskiego podziemnego okręgu szkolnego. Stanowisko przewodniczącego Powiatowego Zarządu Oświaty i Kultury w Brzozowie objął Henryk Kraus. Działalność zarządu obejmowała cały obszar przedwojennego powiatu brzozowskiego.
Niezależnie od tworzonych przez polskie państwo podziemne struktur tajnego szkolnictwa, jako pierwszy w powiecie brzozowskim swoją działalność na przełomie listopada i grudnia 1939 roku rozpoczął ośrodek tajnego nauczania zorganizowany w klasztorze ojców jezuitów w Starej Wsi. Czołg kadry pedagogicznej stanowili profesorowie Zakładu Naukowo-Wychowawczego Ojców Jezuitów z Bąkowic pod Chyrowem, którzy przybyli do klasztoru w Starej Wsi po likwidacji ich macierzystej szkoły przez Sowietów. W tym miejscu należy wspomnieć, że Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem, który został założony w 1886 roku, był w okresie międzywojennym zaliczany do najlepszych szkół w Polsce i w Europie, zarówno pod względem wyposażenia, jak i wyśmienitej kadry pedagogicznej. W latach 20. w odrodzonym państwie polskim zakład jako placówka oświatowa otrzymał pełne prawa przewidziane dla gimnazjów i liceów państwowych i funkcjonował wtedy pod nazwą Konwikt Świętego Józefa w Chyrowie. W latach 1886-1939 w konwikcie chyrowskim pobierało naukę ponad 6 tysięcy uczniów, a około 1260 uczniów w tym okresie zdało maturę. Przybyli z Chyrowa do Starej Wsi profesorowie byli świadomi katastrofalnych konsekwencji, jakie może przynieść prowadzona przez okupanta polityka oświatowa wobec narodu polskiego. Realne widmo likwidacji inteligencji, a także poczucie obowiązku zachowania polskiej tożsamości narodowej miało istotny wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu tajnego nauczania. Głównym organizatorem tajnego nauczania w Starowiejskim Kolegium był ksiądz Stefan Weidel. Stefan Weidel pochodził z rodziny spolonizowanych osadników austriackich i niemieckich, jednak jak podaje literatura, wpływ polskiego środowiska, w którym wyrastał, spowodowała, że jako osoba dorosła świadomie wybrał Polskę na swoją ojczyznę. W maju 1923 roku Stefan Weidel zdał maturę w gimnazjum ojców jezuitów w Chyrowie z wynikiem celującym, a następnie przez 2 lata studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1925 Stefan Weidel wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po wstąpieniu do zakonu Stefan Weidel podjął m.in. studia z literatury polskiej i niemieckiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w roku 1933. W tym samym roku został skierowany do Chyrowa, gdzie objął stanowisko profesora literatury polskiej. Podczas pracy w Chyrowie wykazał się rozległą wiedzą w zakresie języka polskiego, a także uwidocznił się jego wybitny talent odnośnie talent pedagogiczny. Zadanie, jakiego podjął się ksiądz Stefan Weidel, organizując ośrodek tajnego nauczania, nie należało do łatwych. Miało na to wpływ kilka uwarunkowań, do których należy zaliczyć. Brak podręczników i pomocy naukowych. Duże ograniczenia lokalowe wynikające z faktu, że w klasztorze oprócz przebywających tam osób duchownych cały czas stacjonowali żołnierze Wehrmachtu, co wiązało się z niebezpieczeństwem dekonspiracji. Niebezpieczeństwo dekonspiracji istniało także ze strony osób uczestniczących w procesie tajnego nauczania. Ale największym zagrożeniem dla nauczycieli prowadzących tajne nauczanie była kara śmierci lub zesłanie do obozu koncentracyjnego w przypadku wykrycia tej działalności przez niemieckich okupantów. Pomimo tych wszystkich niedogodności i niebezpieczeństw, jezuici zdecydowali się na rozpoczęcie tajnego nauczania z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad konspiracji. Ksiądz Stefan Weidel nie działał sam. W skład jego zespołu nauczycielskiego wchodzili Władysław Błaszczyk, nauczyciel języka łacińskiego, greckiego i polskiego. Władysław Danielek, nauczyciel matematyki, fizyki i biologii. Włodzimierz Kamiński, nauczyciel historii, geografii i propedeutyki i filozofii. Stanisław Krzyżanowski, nauczyciel matematyki, fizyki i biologii. Stanisław Kuźna, nauczyciel historii i geografii. Henryk Poczoł, nauczyciel matematyki i fizyki. Stanisław Pykosz, nauczyciel języka łacińskiego i greckiego. Józef Wrzeciono, nauczyciel historii i geografii. Ignacy Turek, nauczyciel matematyki i fizyki. Oraz ówczesny kleryk Tomasz Łącz.
Z tajnym ośrodkiem nauczania prowadzonym przez jezuitów współpracowali księża diecezjalni Ignacy Kociak z Brzozowa, Franciszek Misio z Brzozowa, Władysław Wroński z Chumsk, Józef Królicki z Jaśnicy Rosiennej, Andrzej Sołtysik z Przysietnicy, Marian Wziątek z Gorcowej, Michał Tuleja z Domaradza, Tomasz Wąsik z Dliznego, Jan Obara z Izdebek, a także nauczyciele świeccy Maria Kuzio-Filipowicz, Joanna Kuzio, Stefania Szewczyk, Józef Antonów, Zofia Antonów, Stanisław Bodniak, Józef Dydek, Józef Obuj, Józef Wanic, Jan Sławikowski. Początkowo działalność ośrodka ograniczała się tylko do kształcenia kleryków przybywających w klasztorze, ale już w 1940 roku tajny ośrodek nauczania sukcesywnie zaczął obejmować swoim zasięgiem okoliczne miejscowości. Zajęcia z uczniami prowadzono zasadniczo w pomieszczeniach klasztornych, ale organizowano je także na plebaniach poszczególnych parafii i w mieszkaniach prywatnych. Należy też wspomnieć o punkcie tajnego nauczania związanego z jezuickim ośrodkiem, który znajdował się w domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny w Starej Wsi. Przełożoną generalną zgromadzenia była wtedy siostra Eleonora Jankiewicz, a tajne komplety prowadziły siostry Eleonora Dulska, Józefa Górska, Maria Górska, Agnieszka Kałuska, Wawrzyna Kulisz, Teresa Majkut, Teofila Mącia. Pod koniec 1940 roku w tajnym ośrodku nauczania w Starej Wsi została powołana tajna komisja egzaminacyjna, której zadaniem było ocenianie zdobytej wiedzy przez uczniów, a także promowanie ich do następnych klas. Początkowo przewodniczącym komisji był ksiądz Władysław Błaszczyk, a następnie ksiądz Stefan Weidel. Do końca 1941 roku tajny ośrodek nauczania prowadzony przez jezuitów nie podlegał organizacyjnie żadnej konspiracyjnej władzy. W tym czasie ksiądz Stanisław Weidel nawiązał kontakt z krakowskim oddziałem Biura Oświatowego Szkolnego Ziem Zachodnich, podlegającego legaturze rządu emigracyjnego. W wyniku podjętych starań Starowiejski Ośrodek został podporządkowany Biuru Oświatowo-Szkolnemu Ziem Zachodnich w Warszawie. W nieopublikowanym artykule przeznaczonym do książki pod tytułem Sześć wieków Brzozowa, wydanej w roku 1959, ksiądz Stefan Weidel napisał: w 1942 roku zespół nasz, noszący skrótowo miano Stara Wieś pod Brzozowem, otrzymał od władz Polski Podziemnej pełne zatwierdzenie i ukonstytuowanie prawne. Odtąd aż do końca okupacji hitlerowskiej praca zespołu toczyła się dwoma nurtami. Działaliśmy jako miejscowa, zarazem objazdowa komisja egzaminacyjna w zakresie programów gimnazjalno-licealnych oraz prowadziliśmy komplety szkolne jako wykładowcy. Zasięgiem działania tajnego nauczania objęliśmy następujące miejscowości: Stara Wieś, Brzozów-Zdrój, Chumniska, Zdów, Jasionów, Blizne, Jasienica Rosielna, Wola Orzechowska, Orzechówka, Wólka, Domaradz, Golcowa, Izdebki, Przysietnica. Dla porządku należy podać, że Biuro Oświatowo-Szkolne Ziem Zachodnich w grudniu 1942 roku zostało przekształcone w Biuro Szkolne Ziem Zachodnich w Departamencie Oświaty i Kultury Delegatury Rządu Emigracyjnego na kraj. Ośrodek tajnego nauczania w Starej Wsi w okresie okupacji objął swoim działaniem 247 uczniów. Komisja egzaminacyjna przeprowadziła ponad 500 egzaminów klasowych i maturalnych. W 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych, zgodnie z wydanymi rozporządzeniami przez polskie władze oświatowe, ksiądz Stefan Weidel dostarczył do Państwowej Komisji Weryfikacyjnej przy Kuratorium w Krakowie kompletną dokumentację dotyczącą działalności ośrodka tajnego nauczania w Starej Wsi. W liście do Komisji Weryfikacyjnej ksiądz Weidel napisał: Ośrodek naukowy przy prywatnym gimnazjum i liceum ojców jezuitów w Starej Wsi pod Brzozowem przesyła w załączeniu protokoły egzaminów dojrzałości oraz arkusze klasyfikacyjne uczniów z tajnego nauczania z lat 1940-1945 z prośbą o zweryfikowanie tych dokumentów.
Po istnieniu wyżej wymienionego ośrodka naukowego władze szkolne dla ziem zachodnich w Krakowie były informowane i z ramienia tychże otrzymaliśmy wszelkie instrukcje w tym kierunku. Nadto ośrodek nasz zgłoszony był do Głównej Centrali Oświatowej Warszawy. Państwowa Komisja Weryfikacyjna przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego po zbadaniu przedstawionych dokumentów zatwierdziła wszystkie arkusze klasyfikacyjne, a następnie wydała uczniom państwowe świadectwa szkolne. 65 świadectw dla uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, tak zwana duża matura, 9 świadectw dla uczniów, którzy ukończyli pierwszą klasę liceum, 33 świadectwa dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum, tak zwana mała matura, 12 świadectw dla uczniów, którzy ukończyli trzecią klasę gimnazjalną, 23 świadectwa dla uczniów, którzy ukończyli drugą klasę gimnazjalną i 35 świadectw dla uczniów, którzy ukończyli pierwszą klasę gimnazjalną. W roku 1966 ksiądz Stefan Weidel otrzymał z Londynu od koła byłych żołnierzy Armii Krajowej zaświadczenie weryfikacyjne, na podstawie którego z datą 3 czerwca 1944 roku przyznano mu Złoty Krzyż Zasługi z mieczami za działalność w tajnym nauczaniu. Ksiądz Stefan Weidel zmarł w listopadzie 1970 roku. Zapamiętany został jako wspaniały nauczyciel, spowiednik, kaznodzieja i duszpasterz. A działalność tajnego ośrodka nauczania na trwałe zapisała się w historii, zarówno w historii zakonu ojców jezuitów, jak i w historii starej wsi. W listopadzie 2000 roku ksiądz Stefan Weidel w wyniku inicjatywy Rady Pedagogicznej Mieszkańców Starej Wsi został patronem powstałego gimnazjum. Ojciec Peter Haas Kolbenbach, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego, w okolicznościowym liście przesłanym z okazji tej uroczystości napisał: postać ojca Stefana Weidla przypomina nam, jak ważna jest misja Kościoła w dziedzinie wychowania i kultury. Polsce potrzeba ludzi światłych, łączących na co dzień mądrość Ewangelii z bogatym dziedzictwem kultury polskiej i europejskiej. Potrzeba nam ludzi, którzy mogą i pragną być dla innych. Młodym wychowankom Starowiejskiego Gimnazjum życzę, by byli ludźmi dla innych i by w trudzie zdobywania tego ideału przyświecał im przykład patrona szkoły. W roku szkolnym 2017-2018 w wyniku przeprowadzonej reformy przestały w Polsce funkcjonować gimnazja. Zakończyła się także historia gimnazjum Starej Wsi. Pomimo tego faktu, pamięć o księdzu Stefanie Weidlu i jego dokonaniach trwa nieprzerwanie w naszej szkole. A przesłanie, aby być dla innych, aby łączyć na co dzień mądrość Ewangelii z bogatym dziedzictwem kultury polskiej i europejskiej, jest ciągle aktualne. Dziękuję bardzo za uwagę. Witam serdecznie. Nazywam się Michał Stanisław. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole, długoletnim dyrektorem gimnazjum, potem zespołu szkół i szkoły podstawowej. 20 lat byłem dyrektorem i chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o historii gimnazjum, ale również o współpracy jezuitów ze szkołą w tym czasie. Tak się stało, że miałem to szczęście, żeby współpracować z ludźmi, którzy jezuitami, którzy byli jednocześnie, bo od niedawna te funkcje gdyby podzielono, i proboszczami, i rektorami w jednej osobie, ludźmi bardzo otwartymi, szczerymi i gotowymi na współpracę, i dzięki temu powstało wiele przedsięwzięć takich wspólnych, o których warto by było przynajmniej wspomnieć. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do tej historii początków, bo jeżeli mówimy o współpracy, no to trzeba powiedzieć, że tak jak tu dyrektor wspomniał, Galicja była bardzo biedną prowincją monarchii austro-węgierskiej. I tutaj ludzie, nie to, że nie mieli pieniędzy, to żyli w nędzy i ubóstwie i w ciemnocie. To może brzydkie określenie, ale niestety szkoły żadnej tutaj nie było. I to zasługa Franciszka,
Podkarpackiego, ówczesnego pierwszego proboszcza parafii rzymskokatolickiej, która została założona w 1852 roku pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, a już rok później ówczesny proboszcz zorganizował jednoklasową szkołę parafialną, która istniała kilka lat, ale cały czas i uczyła oczywiście pisania, tam rachunku, czytania i nauczała religii, ale cały czas zabiegał o to, żeby ta szkoła się rozwijała. Więc jest to jakaś forma współpracy. No, w zasadzie dzięki jezuitom w Starej Wsi wprowadzono edukację. I później następny proboszcz Franciszek, przepraszam, no to mam notatki, następny proboszcz, znaczy jeszcze ten proboszcz Dobrąpański w 1895 roku, a w zasadzie wcześniej, ogłosił tak zwaną składkę w parafii na edukację w Starej Wsi. I już tam zbierali te pieniążki, za które chciano kupić pole i projekt techniczny na tą szkołę. I ten projekt wykonał już w 1895 roku. Wykonał go pan Władysław Łuczycki. To ten sam pan, który projektował m.in. ratusz brzozowy. Natomiast projekt ten nie został zrealizowany ze względu na to, że były problemy z uzyskaniem działki pod budowę szkoły i finansowo nie za bardzo dano sobie z nią radę, więc na parę lat zaniechano, ale już w 1903 roku proboszcz Michał Jakobiński, który się interesował od kilku lat i który był po ówczesnym proboszczu na jego następcą, bardzo zależało mu na tym, żeby ta szkoła powstała i jeździł aż do biskupa przemyskiego ówczesnego i przekonał biskupa, żeby sprzedał, to się nazywało murk, bo na morgu siedzi on, nie wiem, że murk to jest chyba jakieś 60 arów, nie? Półtora morga pola, biskup przemyski, ponieważ to pole łączy od Wili biskupia, to jest na teren, w Starej Wsi, w zasadzie za Wolą Jasienicką, aż do Wili w Przysietnicy, to wszystko było tereny pola biskupie. One się rozciągały również w kierunku lasu, aż do Zmienicy, duże pole. I ówczesny biskup sprzedał właśnie półtora morga pola pod budowę tej szkoły i to jest zasługa właśnie też tego ojca jezuity, proboszcza ówczesnego tej parafii, że ta szkoła mogła powstać. I następny projektant, który już nie pamiętam nazwiska, ale w zasadzie oparł, bo bryła budynku została zachowana, plus tylko, że dobudował zewnętrzne schody i zmienił układ wewnętrzny budynku, natomiast w zasadzie bryła została zachowana ta, którą zaprojektował pan Łuczycki. No i ta szkoła powstała, ona nie jest pierwotnie, to było połowę tej szkoły, ponieważ dalsza dobudowa, to będę o tym mówił, to była już za dyrektora i kierownika jeszcze wtedy Borka Władysława w latach 60. Natomiast połowę gdyby tej szkoły, ta szkoła kosztowała, jak wyczytałem gdzieś w jakichś pismach, 94 tysiące koron. Takie były wtedy pieniążki w cesarstwie austro-węgierskim, również z dofinansowaniem państwowym, dlatego że to też zakładano jako obiekt militarny i tam pierwotnie miały znaki, znajdowały się w pomieszczeniach na dole stajnie dla koni, a tam miały to być koszary dla kawalerii. Później bardzo w czasie I wojny światowej to było miejsce, Stara Wieś w ogóle była miejscem, która jak gdyby przechodziły wojska rosyjskie, austriackie, raz wypierali jedni, potem drudzy wypierali tych, także ta szkoła była, spełniała bardziej funkcję przede wszystkim szpitala polowego, szpichlerza, na żywność, ale przede wszystkim tam był szpital polowy w tej szkole. W 1911 roku ukończono ten budynek i ówczesny biskup
Przemyski Józef Fischer poświęcił ten budynek, a jednocześnie nadał mu imię Najświętszego Serca Jezusa. Była to szkoła już wtedy, ponieważ te szkoły, które wcześniej zakładali ci proboszczowie, prowadzili, były to szkoły przyklasztorne. Natomiast ta szkoła była to szkoła już publiczna, państwowa i miała imię Najświętszego Serca Jezusa. Ja myślę, że był to jak gdyby taki hołd i ukłon biskupa, bo to on decydował o tym, jakie imię nadać szkole, w kierunku jezuitów, bo przecież Najświętsze Serce Jezusa to jest patron jezuitów, a jezuici naprawdę mieli poważny wpływ na to, że ta szkoła została wybudowana. Oczywiście wcześniej tam były szkoły ludowe, to już była szkoła państwowa. Cztero, potem sześcioklasowa. Natomiast ta statua, którą widzicie Państwo przed szkołą, została ufundowana przez niejaką panią, dużo o niej nie ma, Kaczorowską, i to jest pani, która, przepraszam, Kaczkowską, która była skrosna. Nie doczytałem się jakichś faktów, dlaczego akurat ta pani ufundowała tę statuę. Ta statua w latach 90. była podlegała renowacji, ponieważ nie uległa troszeczkę zniszczeniu. To wtedy dyrektor Szarek i tam specjalni kamieniarze jak gdyby napuszczali z powrotem i tak dalej. Tą statuę tam, ja to pokażę później na zdjęciach wam Państwo, tam na tym przy tym pomniku, mi się wydaje, że starsi statule, w zasadzie starsi pamiętają na pewno, stały takie dwa duże drzewa. Akacje, to się nazywa akacja syberyjska i główka biała. I ciekawa jest historia tych drzew, ponieważ te drzewa przyniósł również sadzonki tych drzew jeden z jezuitów, którzy byli na Syberii. I te drzewa znajdowały się tam w okolicy tego pomnika, to były dwa duże drzewa, akacje i główki, one pięknie biało kwitną. I znajdowały się tutaj w okolicach ochronki u jezuitów. Natomiast jezuici niedawno wycięli te drzewa, także już akacji nie ma. Wcześniej musieliśmy wyciąć te drzewa, te akacje przed tej statuły, dlatego że jedna z gałęzi dużych tego drzewa się roztuśniła, uderzyła w tą statuę i znacznie zniszczyła statuę. No i dlatego trzeba było wyciąć, ale proszę Państwa, one się te drzewa zachowały, ponieważ jak gdyby dwa małe odrosty ja zasadziłem i tam w kierunku, jakbyśmy szli za boisko sportowe, tam są dwie akacje, żeby one się zachowały. I one tak w okresie majowym przepięknie kwitną na biało i pachną. Także jak ktoś by szedł na spacer w kierunku starej kopalni, to te drzewa, one się jeszcze tam zachowały. I wtedy, jeśli ta sytuacja uległa zniszczeniu, tu żeśmy razem z panią Marysią Owoc, dyrektorką przedszkola, to był jakiś rok 2015 czy 2014, i Emil Szuba, konserwator z przedszkola, podjął się naprawy tego pomnika. Myśmy to potem odnowili, obłożyliśmy kamieni, wymieniliśmy część tego daszku. Został on odrestaurowany i dzisiaj wygląda tak, jak wygląda przedszkolą. Można sobie to zobaczyć. Ja mam gdzieś tutaj zdjęcie, tylko mamy problemy z... O, właśnie, to za mną są te drzewa właśnie, których już nie mam. Proszę Państwa, i to mówię o tej współpracy, to mówię też, że te akacje to też jezuita przyniósł z Syberii. Tutaj dyrektor mniej więcej opowiedział historię szkoły do, jeszcze jeżeli chodzi o to imię, żeby mi nie umknęło, proszę Państwa, Najświętszego Serca Jezusa, to jest jedyna na dzisiejszy szkoła publiczna w Polsce, która nosi imię Najświętszego Serca Jezusa. I ta historia tego imienia była też, bo wiadomo, że w czasie po II wojnie światowej, w czasie po okupacji hitlerowskiej, mieliśmy drugą okupację sowiecką. I wtedy, kiedy ja to wiem z opowieści właśnie dyrektora Borka Władysława,
takich różnych opowieści, kiedy on właśnie opowiadał, jak w latach, jak on 48 został kierownikiem, natomiast gdzieś na początku lat 50. nie pamiętam dokładnie, w którym to było konkretnie roku, przyjechał do niego ten inspektor oświaty i dał mu tydzień na likwidację tej statuły i tego napisu, który jest na szkole. I też zwrócił się wtedy do ówczesnego proboszcza i razem z grupką zaufanych ludzi w ciągu, mówił, jednego wieczora zasadzili, to akurat była wiosna, szybko krzewy rosły, zasadzili tą statuę dookoła takim dużym placem tarek i pikw, tak żeby nikt tam nie wszedł, po prostu oprócz tych drzew, które tam już rosły. I ja pamiętam jeszcze, że w 1987 roku, jak przyszedłem tutaj do pracy, to te targi jeszcze tam rosły, proszę Państwa, i ciężko było dojść do tej statuły, ale ją w ogóle nie było widać spod tych. Natomiast jeżeli chodzi o napis, tam pisało 1911 i pod tym szkoła podstawowa imienia Świętego Serca Jezusa. On był jak gdyby zatynkowany i deska była przyłożona do tego napisu. Ten napis był wykonany z miękkiej blachy, takiej wyginanej ręcznie na haczykach. Dlaczego mówię tak szczegółowo? Bo miałem okazję to poznać, ponieważ nikt nie wiedział o tym w latach 80., że tam jest taki napis Szkoła imienia Świętego Serca Jezusa, bo ta nazwa w ogóle nie funkcjonowała. To była Szkoła Podstawowa w Starej Wsi. Proszę Państwa, tak się zdarzyło i ówczesny dyrektor też nie wiedział. Wtedy już był dyrektorem właśnie Stefan Szarek. On przyszedł po Ignacym Kretnarze, o tym zaraz za chwilę będę mówił. I przez przypadek, proszę Państwa, chłopak, jeden z chłopaków kopnął bardzo wysoko piłkę i ta piłka poleciała na dach. Natomiast w szkole było tylko dwie piłki do piłki nożnej i tak myślałem, że jak da się zniszczy, no to druga leży na dachu, no tam się też zniszczy, więc tak wbrew temu, co dyrektor mi zakazał, to jednak wyszedłem na ten dach tym wejściem i ta piłka była właśnie przy tym cokoliku takim głównym i przypadkiem zobaczyłem, że tam się coś odchyla. Więc zgłosiłem dyrektorowi, odsunięliśmy pięknie zachowany napis. A właśnie jak pan Golek opowiadał, ludzie to tak sprytnie zrobili, że nie było widać, że tam cokolwiek jest schowane. Przyjechał inspektor, nie widział niczego i przyjął zadanie za wykonane. To imię szkole zostało przywrócone w 1990 roku. Po Ignacy Prejsnarze Stefan Szarek został dyrektorem i jedno z pierwszych zadań zwrócił się wtedy, to był rząd wtedy Mazowieckiego, nie myli z Morawieckim, prawda? Mazowieckiego, to były najlepsze czasy dla nauczycieli wtedy. I to jest prawda chyba. Zwrócił się do ówczesnego kuratorium w Krośnie o jak gdyby przywrócenie nazwy Najświętszego Serca Jezusa i o dziwo kuratorium wyraziło zgodę. I od tego czasu ta nazwa Najświętszego Serca Jezusa funkcjonuje. Sztandar szkoły funkcjonuje od 1996 roku. Wtedy właśnie w kwietniu oddano nową szkołę do użytku i wręczono sztandar, który notabene wykonały siostry służebniczki. Zresztą nie tylko też sztandar, bo sztandar gimnazjum również siostry służebniczki, ale najpierw może dokończę tą historię, bo tak się zagalopowałem, bo troszeczkę mało czasu. Tutaj mój przedmówca, kolega mówił o tajnym nauczaniu Stefanie Wajdlu. Oni tam, Państwo wiecie, że z Chyrowa zostali przez Sowietów wypędzeni. Oni tam dobrowolnie tego ośrodka nie opuścili. Notabene byłem tam 2 lata temu w tym ośrodku, bo słyszałem, że jezuici też byli zainteresowani wykupieniem tego ośrodka, bo tam stacjonowała kiedyś sowiecka armia, wojska pancerne. Natomiast i ciężko było tam w ogóle podejść na wielokrotnie jeżdżąc na projekt, chciałem to zobaczyć, ale z daleka już tam przeganiali ci strażnicy. Natomiast po wyprowadzeniu się tych wojsk sowieckich i wolnej Ukrainie, i w czasach wolnej Ukrainie, no niestety jezuitom nie udało się odzyskać tego środka. Natomiast kupił to niejaki tak deputowany, wyleciało mi nazwisko, ale tak polsko brzmiące to nazwisko było, deputowany Dumy Ukrainy i założył tam
taki hotel rekreacyjno-wypoczynkowy. Byłem tam, widziałem ten ośrodek. No, z kościółka zrobiono cerkiew, ale to taki, oszpecono ten kościółek, jak i oszpecono cały ten wystrój, ponieważ te meble w stylu Ludwika, plastikowe meble takie, jak na Ukrainie robią, troszeczkę to tak nie przystoi do tego miejsca, ale zachowały się na przykład te czasy i portrety austriackich cesarzy, jest tam chyba car uczył się w tym ośrodku, kilku królów europejskich i tam właśnie te portrety wiszą w holu tego hotelu, bo to zrobił taki ośrodek rekreacyjno-sportowy. Miałem okazję widzieć, tam były boiska właśnie jezuici wtedy, kiedy jezuici to prowadzili, bo on tam niewiele poprawił. Natomiast no, z tych tam dobudowano mnóstwo takich bloków w stylu komunistycznych, ludowym, takiej Polski ludowej, z płyty i tam stacjonowali ci żołnierze i tam robił ten hotel. Natomiast w tym miejscu, gdzie wykładano wtedy i znajdowała się uczelnia, no to robił taki ekskluzywny hotel. Potem mu to spalono. Widocznie konkurencja. I teraz, jak dzwoniłem tam do naszych znajomych wspólnie, bo mamy tam, ponieważ nasza szkoła współpracowała z Dobromylem kilka lat, no to Dobromyl to 5 km od Chrowa, to niedaleko. To wtedy właśnie tu mi ta koleżanka Oksana, nauczycielka z Chrowa, z Dobromyla mówiła, że odbudowuje z powrotem. No szkoda tego ośrodka, bo to przepiękny ośrodek jezuicki. Tu kolega o nim mówił więcej, to ja już nie będę wracał do tego. Po wojnie w 1948 roku kierownikiem szkoły został Stanisław Piecuch. Natomiast do 1948 roku, natomiast od 1948 roku kierownikiem, a potem dyrektorem Władysław Polek z Brzozowa. Był to czas, kiedy przede wszystkim należało porać się ze zniszczeniami wojennymi. Praca nauczycieli była bardzo ciężka. Brakowało podstawowego sprzętu, podręczników, książek, pomocy naukowej, jednak szkoła realizowała zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Do programów wróciła literatura polska, historia i geografia. Dla dzieci zorganizowano dożywianie i pomoc materialną, ponieważ istniało zagrożenie gruźlicą. Cieszył każdy życzliwy gest, każda ławka, tablica, książka, mapa. Był to również czas zmian organizacyjnych i odbudowy szkolnictwa. Utworzono 7-klasową szkołę, przemianowano w latach 50. na 8-klasową. Dzięki staraniom ówczesnego kierownika, a późniejszego dyrektora, ponieważ pan Władysław Polek pełnił tę funkcję 33 lata, bo jak dobrze policzył, do 81 roku. Więc dzięki jego staraniom rozbudowano szkołę w kierunku wschodnim i dobudowano część od strony południowej. Czyli jak gdyby pogrubiono ją i dzisiejszy kształt i bryła tego budynku, no to już jest z tą dobudówką z lat 60. to jak gdyby dobudowano drugie tyle szkoły, która była oddana w 1911 roku. Szkoła zyskała też 5 sal lekcyjnych oraz taką zastępczą salkę gimnastyczną. Dzisiaj w tej sali jest stołówka dla przedszkolaków. Przeprowadzono również remont budynku zniszczonego w czasie okupacji niemieckiej. Odnowiono elewację, wstawiono nowe okna, odwodniono budynek, przebudowano piece i klatkę schodową, doprowadzono wodę i urządzono boiska szkolne. Placówka otrzymała potrzebne wyposażenie i pomocy naukowej. Dzięki tym zmianom uczniowie mogli lepiej rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Od roku 1989 do 1990 do szkoły wróciła nauka religii. W czasach Polski Ludowej uczono religii w kaplicy świętego Bola w punkcie katechetycznym przy starowiejskim sanktuarium. 10 października, a to już mówiłem, decyzję przywrócono imię szkole. Mimo remontów i dwukrotnej rozbudowy budynek pamiętający czas okupacji stał się ciasny i niebezpieczny. To wtedy razem z dwoma oddziałami przedszkola w szkole tej starej uczyły się około 500 dzieci. Sufity podparte stęplami, okna były nieszczelne,
Kafrowe piece dymiły, w związku z czym zrodziła się myśl budowy nowej szkoły. 20 kwietnia 1996 roku szkoła została oddana do użytku podczas uroczystości. Budynek poświęcił ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemieski. Również w tym dniu nadano szkole sztandar centralny motywy Najświętszego Serca Jezusa, patrona szkoły podstawowej. Ta piękna i nowoczesna szkoła liczyła kilkanaście sal lekcyjnych, w tym klasę opracowaną. W związku z reformą polskiego systemu edukacji 1 września zostało stworzone trzyletnie gimnazjum na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej. Dyrektorem zostałem ja tego gimnazjum. To zostałem powołany na rok w celu utworzenia tego gimnazjum. Później oczywiście były te konkursy i tak dalej. Od 1 września 2018 roku wraz ze zmianą ustroju szkolnego jesteśmy ośmioklasową szkołą podstawową noszącą zaszczytne imię Najświętszego Serca Jezusa i jedyna placówka w Polsce. To też już podkreślałem. Czy mamy te? Tam to, co mamy do gimnazjum? Tak. Ale to nie to. To coś byśmy nie mówili. No, historia gimnazjum. No to było na tamtym gimnazjum. Jeżeli chodzi o gimnazjum, no więc ja mogę mówić o tej współpracy z jezuitami, ale przede wszystkim też o funkcjonowaniu gimnazjum. Gimnazjum w zasadzie funkcjonowało od momentu otwarcia do zamknięcia 20 lat, ponieważ już w 17 roku, w 2017 zostały gimnazja wygaszone, ale one jeszcze funkcjonowały do 2019, póki ostatni rocznik nie otrzymał świadectw i wyników egzaminu. Historia była taka dość ciekawa. W 1999 roku zaczęto tworzyć sieć gimnazjów w Brzozowie, na terenie gminy Brzozów, i pierwotnie zakładano trzy gimnazja. To miało być Chłubnicka, Grabownica i Brzozów. I tutaj zasługa naszych radnych była ogromna, ponieważ się troszeczkę troszeczkę się postawili wczesnym władzom i dzięki temu i władze uległy i stworzono sieć sześciu gimnazjów optymalnie. Ale mówiono, że ponieważ przepis obejmował, że musi być w gimnazjum 150 dzieci, myśmy mieli w pierwszym roku 165, więc to było wielkie ryzyko, czy to gimnazjum się w ogóle utrzyma. Tak jak mówiłem, ostatecznie sześć gimnazjów stworzono na terenie gminy Brzozów, między innymi w Starej Wsi. Ale było powiedziane, że w ciągu trzech lat zostanie jeszcze raz jak gdyby zweryfikowana ta sieć tych szkół i te gimnazja, które nie spełnią kryteriów tych 150 dzieci, mogą ulec rozwiązaniu. Więc ja jako ten dyrektor, któremu zależało, jak stworzyłem to gimnazjum, to chciałem jak najlepiej i żeby ono się jednak utrzymało, to robiłem wszystko po to, żeby się jednak utrzymało, wiedząc o tym, że liczba dzieci będzie spadać z roku na rok. I tych 150 dzieci będzie ciężko utrzymać. W związku z tym nawet przyjmowałem tych, których nie chcieli przyjmować w innych obwodach szkolnych, po to, żeby ich było. To troszeczkę było obżerania z niektórymi, zwłaszcza z Brzozowa, było takich paru ansymonów, ale to taka ciekawostka. Ale daliśmy radę, oni wyrośli na ludzi i to jest też super. I 99 rok, już w zasadzie 2000 rok, jest styczeń i to zimy wtedy nie były takie jak teraz, tylko to naprawdę była sroga zima, tam gdzieś ze 20 stopni mrozu, było duży śnieg. I ja odśnieżałem go do domu i idzie Stanisław Dydek. Stanisław Dydek, ten, który napisał monografię, nie tylko monografię o Starej Wsi, ale i ludzi z Poznaku Floriana, ale taki aktywista i działacz społeczny i kościelny również. I myśmy się znali, bo razem żeśmy byli strażakami, więc zwróciłem się, panie Staszku, do niego. Mówię, taką mam sytuację, pan tutaj jest, działa tak prężnie w Starej Wsi, może mi pan pomóc. Zwróciłem się w tej różnej rozmowie, tak rozmawialiśmy właśnie o tym, że ja bym chciał nadać imię szkole, po to, żeby jak gdyby umocnić tą szkołę, bo zdawałem sobie sprawę, że jak nadamy imię szkole i sztandar, to będzie ciężko ją rozwiązać, bo to naprawdę, ciężej będzie rozwiązać taką szkołę. Więc pan Staszek nie czekał, na drugi dzień od razu umówił mnie z ojcem, owocem Stanisławem
I spotkaliśmy się u mnie wieczorem w gabinecie i tak żeśmy rozmawiali sobie w trzech, no jakie to imię? Ja mówię, ja mi jest wszystko jedno. Ja nie chciałbym tylko, żeby to było jakiejś armii ludowej, armii krajowej. Chciałbym, żeby było to imię związane z patronem szkoły podstawowej, no bo tu wpadł na Świętego Serca Jezusa, no to przecież nie damy nam jakiegoś innego imienia. I ojciec tak pomyślał, podumał, mówię, to spotkajmy się za tydzień czasu i ja przyjdę z propozycjami. I za tydzień to był czwartek, to już był początek lutego, śpieszyło nam się również bardzo, więc ten czwartek lutowy się spotykamy i on mówi, mam ksiądz Stefan Wajdy. A kto to był? No ja przyznam szczerze, też nie byłem tutejszy, bo nie jestem rodowitym starych wsią, tylko tak zwanym przywłóką, który przyszedł stąd gdzieś indziej, bo tak ludzie to nazywają. Co prawda powiedziano mi ostatnio, że po 25 latach zasiedzenia i za zasługi już mi to BDS-u przyznają, ale czasami niektórzy mi wypominają. I rozmawialiśmy wtedy we trzech i on właśnie podał imię księdza Stefana Wajdla. Poczytałem w archiwach książkę Stanisława Dytka, tam nawet pewne błędy były w tej monografii, no ale trudno się dziwić, że zbierał z różnych źródeł materiały, to przy okazji żeśmy zweryfikowali. I szybko żeśmy podjęliśmy działanie. Ja jako dyrektor nie mogłem za bardzo tam podskakiwać tą podległą władzą. W związku z tym szybko żeśmy założyli komitet społeczny, w skład którego weszli m.in. i radni, i Rada Sołecka, żeby podjąć te działania. Tak się zdarzyło, że wtedy były przygotowania do imprezy na Polowcu. To była impreza organizowana, to był grant państwowy, impreza organizowana przez żołnierzy Armii Krajowej, poświęcona zrzutowi broni dla obwodu Armii Krajowej Brzozu, tu również chodził do Mara, co było tak zwane wzgórze Bocia K-104 chyba, jak dobrze pamiętam. I poświęcone również załodze samolotu, który angielskiego samolotu, bo dwa samoloty dokonywały tego zrzutu, natomiast jeden z nich został zestrzelony nad Serbią i cała załoga siedmioosobowa zginęła w tym samolocie. Zadanie wykonał tylko jeden samolot, Halifax, który przyleciał tu i zrzucił tą broń na całym tym Polowcu, ponieważ ten rozrzut był duży, nie z wszystkie pojemniki znaleziono. Jeden pojemnik i chyba trzy paczki nie znaleziono, znaleźli Niemcy, bo oni też czekali, oczywiście działania podejmowali. I na pamiątkę tego zrzutu, żeby uczcić również tych rolników brytyjskich, którzy zginęli podczas tej akcji, wtedy w 2000 roku, 28 maja, zorganizowano właśnie taką państwową uroczystość z kampanią reprezentacyjną tam. Dzięki temu na ten Polowiec swoją drogę naprawiono wtedy i tak dalej. I tak żeśmy ustalili, że najlepiej by było, żeby to imię nadać jeszcze w tym roku, a była to idealna okazja, bo ksiądz Stefan Wajdler przecież działał, był członkiem Armii Krajowej również. Więc jak najbardziej ta uroczystość jak gdyby się zbiegała ze sobą i ustaliliśmy wtedy, że jedną z częścią tego programu będzie właśnie nadanie, odczytanie aktu nadania szkole imienia przez Radę Miejską w Brzozowie. Oczywiście ta uchwała była z kwietnia, jeszcze pan przewodniczący wtedy Stanisław Pilszak odczytał to uroczyście na Polowcu. Pan Adam Piecuch, który jak gdyby współorganizator z ramienia Armii Krajowej, już nie żyjący, wtedy jeszcze razem ze swoim kolegą, notabene dowódcą tej akcji, która, bo przeżył ten porucznik wojny i akurat był wtedy na tych uroczystościach, wręczyli również naszemu gimnazjum dzieciom taki akt, jak gdyby oddania w opiekę tego miejsca. I oczywiście uczniowie gimnazjum przez cały czas funkcjonowania gimnazjum opiekowali się tym miejscem, tą kapliczką, tam sadzili kwiaty, świecili znicze, porządkowali. No, teraz nie ma gimnazjum, to chyba miejsce zostało też trochę zapomniane.
I to była taka ciekawa historia imienia, natomiast sztandar, nie zdążyliśmy tego sztandaru, ponieważ no to też koszty związane z tym sztandarem były. I ten sztandar ustaliliśmy razem z ojcem owocem wtedy, że zrobimy to w listopadzie. On zaprosił wtedy prowincjała jeszcze i prowincjał wtedy był Adam Żak, prowincjał przyjechał, były uroczystości takie patriotyczno-religijne i między innymi było właśnie nadanie sztandaru. Stworzyliśmy również taki ceremoniał w szkole. To nie było tylko, to był cały dzień, który młodzież miała zagospodarowany. To była ceremonia, rozpoczynał się przy oświetleniu w kościele. Potem dzieci szły na cmentarz złożyć wiązątki kwiatów, pomodlić się nad grobem Stefana Wajda. Tam została budowana taka tablica pamiątkowa, która jest. Później dzieci rozchodziły się w grupach po grobach dyrektorów i nauczycieli, którzy są pochowani na Sarowiejskim cmentarzu. Potem wracały do szkoły. Były ceremonie pasowania. Zawsze obowiązkowo jeden jezuita pasował tych nowych uczniów, pierwszoklasistów, zostały im wręczone legitymacje, ślubowani wtedy na sztandar. I ten uroczysty tego sztandaru żeśmy zaplanowali na listopad. Oczywiście to był duży koszt i wymyśliliśmy wtedy z ojcem proboszczem, że niech to będzie dar społeczeństwa. Zapelowaliśmy do ludzi i spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem i miłym odzewem. Nazbieraliśmy wtedy tyle pieniążków, że wystarczyło na sztandar, na drzewiec, jeszcze na złoty napis i na kronikę i jeszcze na coś tam dla dzieci. Pamiętam, nawet osobiście też chodziłem w jednej z grup i taka starsza babcia, a czego wy mnie pomijacie? Ja mówię, bo pani nie ma dzieci w szkole. A ona mówi, a ja znam Wajda. Ja chcę też dać na ten sztandar. Oczywiście siostry, sojuszniczki, a to w zasadzie taki zespół pod kierownictwem siostry Augustyny Marek zaplanował jak gdyby ten przepiękny sztandar, pewien symbol. Ja tylko chciałem, wtedy siostry powiedziałem, że ja bym chciał, żeby z jednej strony był czerwony, a z drugiej biały, żeby były daty, kiedy Wajder powołał gimnazjum i kiedy my powołujemy i żeby był jak gdyby znak Towarzystwa Jezusowego i symbol Polski Walczącej, bo one jak gdyby się łączyły, a na drugiej stronie, żeby było po pierwsze Wajda i Kaganego Światy i książka. I ona to wszystko pięknie rozmieściła i razem ze zespołem i co więcej siostry nic nie wzięły za sztandar, tylko za materiały. Dzięki temu, żeśmy mogli wiele rzeczy jeszcze zrobić, za to też również ja już dziękowałem, ale dzisiaj też dziękuję. Bo siostry również włączały się zawsze i pomagały szkole w każdej chwili. Nawet taka ciekawostka, w latach 90., kiedy oddawano łącznik szkoły, bo to najpierw oddano łącznik zamiast tą część główną szkoły, przekazały pieniążki na pokrycie dachowe. I teraz tak, jak ktoś sobie wyobraża ten łącznik, to jest spory budynek tam, prawda? Wtedy to kosztowało $1500. Ja to pamiętam. A co dzisiaj byśmy za $1500 zrobili? No jest chyba dwóch arkuszy bardziej nie kupili, nie? Jest różnica, prawda? W tych pieniądzach i tych wartościach pieniądza, co były kiedyś. To był początek lat 90. Więc taka była ta historia sztandaru i tego ceremoniału. Czasami nawet niektórzy mówili, zwłaszcza ci przybywający goście, że to za długo to wszystko trwa, ale to nie chodzi o to. Na przykład słyszałem w telewizji, że tam dawniej w gimnazjum zarzucano, że nie było wychowania do wartości, do patriotyzmu. U nas oprócz tego, że naprawdę był to dzień, nie tylko jeden dzień, gdzie uczniowie byli naprawdę przepełnieni tymi ideami wartości, symbolika sztandaru, pełna wartości patriotycznej. Oni uczyli się tego symboliki na pamięć, ślubowali na ten sztandar. To były wartości, które były. Nikt nie może zarzucać gdzieś tam teraz po latach, że dawna szkoła nie uczyła wartości. Nie wiem, czy tak się akurat tak o te wartości zabiega. Natomiast no, czasy się zmieniają, proszę Państwa. Ludzie się zmieniają, obyczaje się zmieniają. Ale przejdźmy dalej, bo jeszcze chciałem tylko dla zainteresowanych rzec, że jest takie ciekawe,
No, ja dam do pooglądania, to chyba w muzeum w Brzozowie można kupić. Jest taki Brzozowski Szlak Miejsc Pamięci Narodowej. I przepięknie są to miejsca. Jest ten pomnik przed szkołą, jest szkoła, jest kolegium ojców jezuitów, muzea jezuickie i jest między innymi ta tabliczka na Polowcu. Książka wygląda tak i można to w muzeum nabyć. Mam jeszcze takie publikacje, dwie, Ośrodek Tajnego Nauczania, ale chciałbym taki wpis ogłosić, ale nie bardziej dla starszych jezuitów, bo oni będą wiedzieć, jak ja tu nie widzę nikogo młodego takiego, żeby na przykład mi powiedział, co jest napisane, jaki napis widnieje na wejściu głównym do klasztoru. To jest po łacinie i niech przetłumaczę, co to znaczy. Dla młodych może, a nie jezuitów, bo nie lepiej. Nie siostrą, na zewnętrznej bramie. Jak się wchodzi z zewnątrz, na bramie jest napis i on w języku łacińskim i niech go przetłumaczy, to dostanie ode mnie tą naprawdę unikatową książeczkę Ośrodek Tajnego Nauczania w Starej Wsi. Nie, to krótki jest, dwóch wyrazów składające się. Proszę nie korzystać z komputera i z... Nie googlować. To proszę się zastanawiać. A drugą taką książeczkę, którą chciał przekazać, to taki mini quizie, to jest Stefan Weiden, nauczyciel i wychowawca. Tych książek nie ma, one zostały wydane w 1000 egzemplarzy. To jest zasługa ojca Władysława Miki, nie widzę go tutaj, nie? To on sprawił kiedyś, bo ponieważ ojciec Władysław Mika był kiedyś, zaczynał tu od katechety, potem był tym odwinięcy do wizytów, jak się nazywa, minister, tak? No i długie lata i on bardzo sobie ukochał tą szkołę, to gimnazjum. Wspierał tych gimnazjalistów i organizował różne imprezy i również udało mu się, oni się chyba akurat znali z profesorem Grzebieniem, jeszcze wtedy nie był rektorem Uniwersytetu Ignacjanu i on napisał tą publikację i potem tam ówczesny burmistrz rozdawał trochę wsparcia jezuici i została w 1000 egzemplarzy taka książeczka wydana i to będzie dla tych, którzy powiedzą, co oznacza słowo sień. To prawda. A jeszcze proszę przetłumaczyć. To będzie siostra strójca, bo no to jest siostrzyczka ode mnie otrzymuje. Ale ponieważ mam takie dwie książki, a pani Ela jest bardzo zainteresowana, to do pani Ela dostanie ode mnie też tą książeczkę, bo mam dwie te ośrodki. Natomiast co oznacza słowo sień i mam Stefana Weidla. To tak nie do końca. A jaką funkcję spełniał? W sieni było też użyć przedmioty gospodarcze, można było o czymś zostawić. No ale siostra się jedną książkę dostała. Ale to nie był korytarz, to był duży korytarz. To był korytarz, z którego były wejścia do wszystkich pomieszczeń. To była sień. Słuchajcie, no właśnie w tych projektach dawnych, ponieważ zapomniałem powiedzieć, ale ten projekt Łuczyckiego, przez przypadek, jak żeśmy remontowali tą starą szkołę i to był taki projekt, bo ja bardzo chciałem, żeby ta szkoła była szkołą jeszcze, bo nie brakowało tych pomieszczeń. Myśmy tam mieli 3 pomieszczenia wyremontowane w starej szkole i myśmy cały czas uczyli za zgodą inspektora nadzoru na dole, tam w tej dobudówce lat 60. Natomiast potem był taki projekt na przedszkola. No coś musieliśmy z tą szkołą zrobić. Szkoła była rozbijane okna, zniszczona elewacja i tak żeśmy powolutku robili najpierw dach, potem stropy. A potem był taki projekt, na który można było dużo pieniążków wziąć, bo około 5 milionów złotych na przedszkola. I wczesny burmistrz Józef Rzepka zdecydował, że jednak zabierzmy te pomieszczenia i mnie ze szkołą wyrzuci, a zrobi tu duże przedszkole. I do tej pory, słuchajcie Państwo, jest to, on tam zewnątrz była, jest zachowana nawet, jakbyście
odchodzili dookoła i zauważyli, to nawet niektóre okna są inne niż niektóre. Ponieważ tak były w projekcie zrobione. Z zewnątrz nie mogliśmy zmienić nic, bo to jest obiekt około zabytkowy, a plaster jest zabytkiem. I w związku z tym wewnątrz one zostały generalnie przebudowane, ten budynek, i zrobione na zrobione tak, jak w XXI wieku powinno wyglądać przy szkole. Te dzieci mają i wejście bezpośrednio ze swoich pokoi, w których się bawią, do umywalek, do ubikacji, ale nigdzie nie wchodzą po korytarzach, wszędzie są pod okiem pani. No i duże pieniądze były na wyposażenie tej szkoły, tego przedszkola, to jest około prawie 2 milionów, więc ta pani dyrektor potem już, jak otrzymała tę przedszkolę, to sobie wyposażała naprawdę pozazdrościć. Meble ma przepiękne i ma duże, bo są bardzo duże, to jest przedszkole czterooddziałowe, ona poprzez likwidację sali lekcyjnej stworzono 5 oddziałów, bo taka potrzeba była. Natomiast skorzystają z sali lekcyjnej, są ze szkoły podstawowej, z sali gimnastycznej. I tam warto na przykład podejść, bo już teraz pani Marysia nie jest, dyrektorka, znowu dyrektorka, ale warto zwiedzić, bo warto. Kto zna na przykład ten budynek z lat jeszcze 60. Czy jeszcze sprzed wojny, warto iść zobaczyć. Na pewno nowa dyrektorka tam nie będzie miała nic przeciwko temu. W Bazylice Starowiejskiej, jak ojciec Owoc remontował ołtarze, to te lipy, które tam były wzdłuż drogi, które żeśmy wycięli, dlatego że one jak gdyby wchodziły w kolizję z prądem, to były no, długowieczne lipy, one zostały, to przyjechali sobie wtedy konserwatorzy i sobie powybierali te lipy na renowację ołtarzy. To był gdzieś 2002-2003 rok. Z tych lip właśnie zostały odrestaurowane ołtarze w Bazylice Starowiejskiej. Ale to takie ciekawostki. Ja wracam do mojego wystąpienia na temat. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę współpracę, szanowni państwo, to trzeba powiedzieć tak. Współpraca, no na czym? Jakbyśmy tak chcieli powiedzieć, no co szkoła, no to wiadomo. Nauka religii, no to tutaj można współpracować w tej kwestii. Przygotowanie do bierzmowania. U nas w szkole zawsze tak było, że się dzieliły jak gdyby siostry, kierownictwo sióstr i jezuitów dogadywało się i dzieliły tą naukę religii na połowę. Teraz bardziej chyba siostry uczą, dlatego że jezuici nie mają czasu, bo oprócz tego, że ci katecheci, jezuicy mają jeszcze inne obowiązki i oni po prostu już no, nie mają czasu na naukę tej religii, dlatego te mają w większości te pół etatu, a resztę realizują ten obowiązek siostry służebniczki. Natomiast jezuici i tu siostry też przygotowują dzieci, przede wszystkim prowadzą tę służbę liturgiczną ołtarza, prawda? Kiedyś jeszcze uczestniczyły, przygotowywały ten ruch oazowy dla starszych dziewczynek zwłaszcza i one tam prowadziły te zespoły muzyczne, które jak gdyby umatakcyniały i służyły po prostu podczas mszy świętej, że śpiewały pieśni liturgiczne, te wszystko, obsługa liturgiczna, czytanie itd. Natomiast jezuici prowadzili ruch oazowy też wśród młodzieży. Natomiast od 2002 roku, o ile się nie pomyliłem, ten ruch oazowy jak gdyby przestał działać, a powstał ruch Macis. Bardziej, więcej, prawda? I ten ruch, pamiętam, Maciej Szczęsny, taki jezuita z Wrocławia, przyjechał do mnie i mówi, że chce założyć, tak żeśmy się gdzieś spotkali, chce założyć właśnie, żeby tutaj w Starej Wsi były takie rekolekcje i Ignacjańskie Dni Młodzieży. Ignacjańskie Dni Młodzieży dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. I to coś na wzór Świętej Lipki, tam gdzie jest dla studentów. No i początkowo to tak, żeśmy porozmawiali coś tam przez 2 wieczory, jak on to widzi, i zaczęliśmy działać. To najpierw to było na bazie Wilni, gdzie ojciec Marian Kępka tam zagadywał Wilnę. Przez te lata tam rozbudowywał i teraz to jest przepiękny ośrodek. I na bazie szkoły podstawowej i żeśmy zaczęli to w 2002 roku. I Maciej jeszcze pamiętam wtedy
strasznie lało przez dwa tygodnie, to także ziemia wody nie przyjmowała, te zwierzątka wyskakiwały z wody nawet powyżej poziomu drogi. To taka była powódź przez dwa tygodnie, te dzieci tak siedziały w tych oknach, ale też chodziły w ten deszcz. I pamiętam, że wtedy nawrócił się jeden z liderów takiego zespołu, Armię, to był taki twardy punk rock, nie? Zespół, i przyjechali tutaj właśnie na te występy, na zakończenie tych ignacjańskich dni młodzieży. Taki był początek, a potem ten ruch się rozrastał. Z tych ośrodków jezuickich, to pamiętam, że kiedy dyrektorem był ojciec Nogaj Tomek, którego nie ma tutaj, to ten ruch sięgał, to było około 650 uczestników, to było bardzo dużo. Teraz, no dziś w tym roku chyba ich było około 200, ale to wiadomo, że pandemia, czas taki przerwy tej pandemicznej, bo to już tych magistrów troszeczkę było i ten ruch też jest prowadzony w parafiach, między innymi u nas, no to właśnie księże katolicy prowadzą ten ruch magistr i do niego należą właśnie między innymi przede wszystkim gimnazjaliści należeli, ale teraz ci uczniowie szkoły najstarszych klas, no i licealiści. I fajny ruch, i oni też przygotowują różne tam, no teraz nie słyszę ostatnio, ale kiedyś pamiętam, że mieli taki zespół, który w czasie świąt śpiewał kolędy, w czasie świąt wielkanocnych pieśni takie wielkanocne, ale również prowadził tą oprawę muzyczną przy świętej. Teraz tego nie słyszałem ostatnio, nie wiem, czy tam młodzieży nie ma chętnej, czy po prostu czasu nie ma na prowadzenie. Jeżeli chodzi o taką współpracę, no to wiadomo, że tam na przykład były jakieś imprezy, bo myśmy mieli sporo tych imprez, na przykład w 2001 roku o danie miasteczka ruchu drogowego, to prosiłem zawsze arcyproboszcza o to, żeby to on święcił. Było danie sali gimnastycznej razem z Władem Brzezowskim i Janem Kudłą właśnie święcili tę salę. Potem było w 2006 roku oddanie obiektów sportowych. To ksiądz Owoc, wtedy jeszcze był rektorem i proboszczem, on święcił to. Zresztą z tego kompleksu wojskowego korzystali tylko uczniowie i sali gimnastycznej. I jak było tutaj to seminarium niższe, czyli ten nowicjat, prawda, dwuletni, to zawsze jezuici z nowicjatu razem ze swoimi opiekunami byli na tych boiskach, byli na sali. Nawet jak ich było wcześniej trochę więcej, to nawet się mecze, pamiętam, rozgrywali. Sam osobiście grałem przeciwko księżom, nauczycielom. A potem tych jezuitów, jak pamiętam, w 1987 roku z Brzozowa przyszedłem tutaj do Starej Wsi, to ich ze 40 było. A teraz ostatnio to jeden, dwóch, także no chyba tym młodym ludziom nie podoba się to zachodnie wychowanie, prawda? Ciężko jest teraz chyba namówić kogoś na... Słuchajcie, ja zawsze do ojca Kępki, ojca Gruszki jeszcze, proboszcza i rektora wcześniejszego, że ja to zawsze podziwiałem, bo naprawdę z tej drugiej strony, co prawda, murem otoczeni, bo wiadomo, zakon to musi być otoczony murem, ale te furtki zawsze były otwierane. I otwarte na ludzi. I zawsze można było liczyć na pomoc, na wsparcie, na radę, ewentualnie na jakieś wspólne projekty, bo na przykład między 2010 a 2016 rokiem, mogę się mylić tutaj, ale ojciec Gruszka wtedy był dyrektorem i proboszczem i on pisał takie, on miał pracownika, tam nawet taką Dorotę Chil, która jest dzisiaj chyba wójtem w miejscu piastowym. I on pisał różne projekty, takie te twarde, dotyczące grubych remontów, ale również tak zwane miękkie projekty, które dotyczyły współpracy transgranicznej, na przykład między miejscowościami. I on zawsze angażował naszych uczniów i szkołę. I myśmy jako szkoła byli, jako nauczyciele byliśmy w Drynicy, to jest koło Perszowa w Starej, byliśmy na takiej imprezie zresztą. Nasi nauczyciele wygrali ten turniej międzynarodowy w piłkę nożną, co ojciec, pamiętam, że był zaskoczony, bo w życiu nie uwierzył w to, bo widział nasze pierwsze mecze, a potem się okazało, że żeśmy się dopiero rozegrali i wszystkich żeśmy pokonali. Tam 8 drużyn chyba grało, czy nawet 10, międzynarodowy taki turniej.
ale były też dzieci ze szkoły, z siostrami, pamiętam, jechały wtedy na 3 czy 4 dni do tej Drynicy. To taki ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny, który ma 1000 domów, a tylko 200 domów zamieszkały. A reszta to wszystko dla potencjalnych klientów. Przede wszystkim ośrodek narciarski, ale tam można było niedaleko i baseny i tak dalej, także przepiękna. Jeździliśmy do Lwowa, jeździliśmy do tego naszego przedwojennego, to były dwa miasta, Zamość, jeden to było prywatne polskie miasto, a drugie to był Żółkiew, o, Żółkiew, rodu Żółkiew, Żółkiewski chyba. Tak, i to kiedyś letnia rezydencja Jana III Sobieskiego, bo tam jego żona Marysienka do tego roku pochodziła. I tej Żółki, bo to był taki projekt, ten największy projekt chyba remontu tutaj ośrodka jezuitów Starej Wsi, to był razem połączony z Żółkią. I tam właśnie żeśmy też jeździli, jako szkoła. Poza tym pikniki rodzinne, to był taki coroczny występy, gdzie byli zapraszani różni artyści, ale i szkoła zawsze miała w tym udział i graliśmy w tych występach artystycznych, również żeśmy tam organizacyjnie pomagali itd., itd. Podsumowując nasze spotkanie i 150-letnią współpracę ojców jezuitów ze szkolnictwem, z oświatą na terenie Starej Wsi, pragnę nadmienić, że zaszło wiele zmian. Oczywiście wszystkie te zmiany są pozytywne. Dzisiejsza szkoła to, jak tutaj było też już pokazane, wspomniane na zdjęciach, imponujący kompleks budynków z dużym zapleczem sportowym, socjalnym, bazą dydaktyczną, naukową, bogatą ofertą wszelkich zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Dziękuję bardzo za współpracę i prosimy o dalszą współpracę zarówno z siostrami, służebniczkami, jak i ojcami, zakonem ojców jezuitów, tak aby kształtować postawy uczniów naszych, przygotowywać ich do dalszych etapów życia w społeczeństwie i w naszym pięknym kraju. Na koniec chciałbym podziękować jeszcze raz za zaproszenie na dzisiejsze sympozjum, które się dzisiaj rozpoczęło. I również chciałbym podziękować zespołowi moich nauczycieli, którzy zaangażowali się. Myślę, że już od kwietnia pracowaliśmy wspólnie nad kształtem tego naszego dzisiejszego wystąpienia. Szczególnie tutaj chciałem podziękować panu Stanisławowi za dzisiejszą prelekcję, również panu Zbigniewowi oraz tym nauczycielom, którzy niestety dzisiaj nie mogli przyjść, bo różne sytuacje życiowe sprawiły, że są nieobecni. Między innymi pan Wojciech Sroka brał udział w naszych spotkaniach, pani Danuta Kucap, pani Barbara Dudek, która jest obecna. Koordynatorem wszystkich naszych działań była pani Mariola Pałałas, której też dzisiaj tutaj z nami nie ma. Bardzo wszystkim dziękuję za tą współpracę. Szczególnie również chciałbym podziękować pani Ani Szmudzie, która również bardzo się zaangażowała i pomagała nam przy ułożeniu całokształtu tego naszego dzisiejszego wystąpienia. Dziękuję bardzo za uwagę. Info Podkarpacie.pl